Proszę Państwa, jesteśmy w Wadzie Utrzymaniowej Kolei Mazowieckich w Tłuszczu. To bardzo ważny element, bo oczywiście oprócz nowoczesnego taboru musimy też mieć takie miejsca, w których tabor jest przechowywany, jest utrzymywany, jest myty. Tu na przykład jest myjnia, która służy myciu pojazdów, wszystkich pojazdów, a jest ich, przypomnę, ponad 300. Jeżeli chodzi o Koleje Mazowieckie, bardzo nowoczesna, innowacyjna myjnia, którą otworzyliśmy 8 lat temu, ale ona wypełnia wszystkie najlepsze standardy. Oprócz tego cały czas tutaj inwestujemy. Jest budowana farma fotowoltaiczna, która w części pokrywa zapotrzebowanie na prąd. Na bieżąco są remontowane również torowiska, które są tutaj potrzebne do przechowywania i do przetaczania składów. Pracuje tutaj 300 osób, więc jest to niezwykle ważny element funkcjonowania tego skomplikowanego przedsiębiorstwa, jakim są koleje mazowieckie. Samorząd województwa mazowieckiego w najbliższym czasie zamierza inwestować w rozwój i rozbudowę takiego obiektu w Sochaczewie, czyli stacji utrzymaniowej w Sochaczewie, a też będziemy budowali od podstaw taką stację utrzymaniową w Radomiu. Jednym słowem, spółka Koleje Mazowieckie rozwija się bardzo konsekwentnie. Samorząd województwa oczywiście finansuje to w znaczącym stopniu. Część środków oczywiście pochodzi z programów operacyjnych Unii, z pieniędzy Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych czy krajowych, czy też regionalnego programu operacyjnego. Jestem tutaj w tym miejscu, w Tłuszczu, gdzie są te znaczne inwestycje w zaplecze. A jak to przełoży się na przykład na doświadczenia podróżnych, czy tych połączeń, razem z kolejnymi nowymi pociągami, tych połączeń między Tłuszczą, Warszawą i Gdańską będzie więcej? No, jeśli miałbym w tej chwili na gorąco komentować sytuację na trasie Warszawa-Wileńska-Tłuszcz, to wydaje mi się, że ona już uległa znaczącej poprawie, bo od kilku lat na tych trasach i dalej do Małkini jeżdżą zmodernizowane pojazdy N57AL, oczywiście w pełni klimatyzowane, i to jest większość taboru, która obsługuje tę linię, ale od początku tego roku na linię od Warszawy Wileńskiej do Tłuszcza wjechały nasze najnowocześniejsze pojazdy. To są flirty trzeciej generacji. Jest ich już 10, a do końca lipca będzie ich 16 i wszystkie są przeznaczone do obsługi na właśnie tej linii, o której rozmawiamy, czyli Warszawa-Wileńska-Tłuszcz, czasem w krótszych relacjach też Warszawa-Wileńska-Wołomin-Słoneczna. Ja sądzę, że jakość tego taboru znacznie odbiega in plus od wcześniej użytkowanego przez spółkę taboru kolejowego. I sądząc po pierwszych reakcjach pasażerów, one spotkały się z dość dużym zainteresowaniem i aprobatą mieszkańców tej części Mazowsza. Sądzę, że ponieważ tych pociągów będzie coraz więcej, no, poziom zadowolenia będzie też coraz większy. Co do możliwości zwiększenia częstotliwości podróżowania na tej linii, no to są pewne ograniczenia, to znaczy my i tak jeździmy dosyć często, natomiast pojazdy flirt w zestawieniach szczególnie dwóch pojazdów, no to jest 200 metrów i to jest kilkaset miejsc, także myślę, że ten standard podróży też powinien się poprawiać w najbliższych miesiącach i latach. Szanowni Państwo, zanim pójdziemy na tabor, ja dam głos mojemu zastępcy, to mówimy o inwestycjach, to mieliśmy akurat remont. Całe te 5 peronów zostały wyremontowane tak naprawdę na samym początku pandemii w 2020 roku. Tutaj był ten peron tak naprawdę strasznie zniszczony. Dzięki temu jest naprawdę ładnie, bezpiecznie można wejść do pojazdu. I w tym samym roku było zrobione całe ogrodzenie tego.
Czyli tak jak widzimy tutaj, ta sekcja ma 2 km ogrodzenia w ten sposób zrobiona. Naprawdę dwie bramy sterowane. Niestety nie, ale chyba nie ma ogrodzenia, które by na nich pomogło, chyba żeby było pod prądem, ale wątpię, że nie możemy takich rzeczy robić. Nie. Oczywiście, bo ciągle przychodzą ludzi. Niestety niszczą nasz tabor, niszczą też i ogrodzenie przy okazji. Natomiast orzeł, bez względu na to, czy to jest N57 czy Flir, wygląda zawsze młodo. Tak. I wychodzi. Bo to piastowski. W takim razie ja na chwilę oddam głos panu zastępcy. Tak, celowo zestawiliśmy tutaj na sąsiednich torach dwa pojazdy, żebyście mogli Państwo sobie porównać przeskok technologiczny, jaki miał miejsce, że tak powiem, z tego najstarszego pojazdu N57 do najnowszego nabytku R160. Najnowszego, bo faktycznie został odebrany z siedle tydzień temu, także... Ten. Tak, to jest ten dosłownie, ten egzemplarz, który został odebrany tydzień temu. 56B, czyli ostatni, teraz będziemy odbierali od 57 do 61. Tak. Tak, jeśli chodzi o przewóz pasażerów, odkąd te pojazdy zaczęły jeździć tutaj na linii Tłuszczowskiej, Tłuszcz Warszawa Wileńska, jest dużo, że tak powiem, pozytywnych komentarzy ze strony podróżnych i ze strony pracowników, którzy ten tabor obsługują, maszyniści są zadowoleni, podróżni są zadowoleni, także jak najbardziej wpłynęło to pozytywnie na wizerunek naszej spółki. Teraz tak, co ja mogę powiedzieć o tym taborze? Pojazd w pełni klimatyzowany, jak większość nowych pojazdów, dzięki temu, że zawieszenie, że tak powiem, drugiego stopnia jest pneumatyczne, czyli odsprężynowanie wózków od pudeł pojazdów odsprężynowane jest poduszkami pneumatycznymi. Komfort jazdy tym pojazdem jest też znacznie bardziej porównywalny niż w starym pojeździe, gdzie, że tak powiem, odczuwalne były wszystkie nierówności na torowisku. Myślę, że najlepiej będzie wejść, tak, zobaczyć, jak wygląda najnowsze dziecko. Dodaj mi obrywka. Tamy na pokoje. Kabinę maszynisty, bo to jest coś, czego się nie ogląda na co dzień. Panu marszałkowi na pierwszy dobrą pozycję ostrzału.
Tak, tutaj dokładnie w tym miejscu jest, jest tankowanie, tu się odbywa, tu jest tankowanie z uziemienia cysterny, to było bezpiecznie. SA-135, czyli ten pojazd PES-owski pojedynczy, który jeździ Sierp z Kutno, one palą w granicach od 40 maksymalnie do 50 i SA-222, którego zobaczymy na mainie dzisiaj, pali od około 35 do 40 na silnik. One mają dwa silniki, czyli to trzeba pomnożyć razy dwa. No i to jest wszystko na 100 km. Wbrew pozorom nie jest to dużo, bo w PKMC palą prawie dwa razy tyle. Tak. Tutaj 195 kW. Na razie uruchomiona jest to od marca, więc nie mamy całego bilansu rocznego. Na chwilę obecną wyprodukowała nam ta farma 86 MWh. Zużycie sekcji łącznie razem z myjnią w 2007 roku był audyt energetyczny, wynosiło to około 800 MWh w roku. Czyli na chwilę obecną jesteśmy na 10%. Myślę, że zamkniemy rok na 40%. Jeżeli mógłbym Państwa prosić o uwagi, to chciałbym głos przekazać Robertowi Przybyszowi, koordynatorowi myjni całego tego budynku. On by teraz troszeczkę opowiedział o rzeczach, które są w myjni, o systemach, które są tam zainstalowane. To najpierw zapraszam pod ostatnią instalację. System antyodrodzeniowy i od tego rozpoczniemy. A w międzyczasie grafiki, jak sobie radzicie z grafiki? To jest bardzo ciężki temat akurat, bo mnóstwo tego grafiki, z każdym rokiem coraz więcej. Bijemy rekordy w usuwaniu tych grafitów, no właśnie, ale cały czas ręcznie musimy usuwać. Nanosimy preparat, jakiś specjalny środek do usuwania grafiki, nanosimy mechanicznie, agregatami. A następnie pracownicy go rozcierają i do kanału akurat do bezodpływowych zbiorników wędrują na jeszcze kilkuetapowy proces filtracji tego wszystkiego. No i w taki sposób usuwamy. Jeszcze mówimy tylko o samym zmywaniu grafiti, nie mówimy o uszkodzeniu malatury. Koszta są właśnie niestety 3-4 razy zmienisz do grafiti. A nie maluje się pojazdy takim angielskim. Maluje się. Czyli wszystkie pojazdy już na etapie przetargów mają akurat malowanie warstw antygrafiki. System, który wykorzystujemy w okresie zimowym do zabezpieczenia przed oblodzeniem. Jeszcze jak mieliśmy tego systemu, już zawsze było nanoszone ręcznie, taki specjalny płyn. Teraz obecnie jest to wszystko nanoszone automatycznie. Też jest zamknięty obiekt tego płynu. Tutaj tymi dyszami akurat na wózki pojazdów są nanoszone, jest nanoszony specjalny płyn, który zabezpiecza wózki pojazdów przed oblodzeniem i do 90% potrafi zabezpieczyć, że ten łódź się nie przyczepia i nie obciąża pojazdu. To są bardzo takie ważne istoty rzeczy pod względem bezpieczeństwa. To tutaj. Okay. System jest w obiegu zamkniętym, pracuje, czyli odzyskujemy, oczyszczamy i powrotnie odzyskujemy. Tutaj mamy N57 AKM jeszcze. Później piałujemy, tak wygląda, jak chemia spływa i efekt końcowy już tutaj i tutaj. Posiadamy też zdjęcia innych pojazdów. Wszystkie pojazdy kolei mazowieckich przyjeżdżają tutaj na mycie i są w pełni wszystkie. Tak, ten najnowszy R160 również jest zaprogramowany i też myjemy. Nie przewidywaliśmy takich długich pojazdów, ale hala ogólnie obejmuje, że pojazd się mieści i tutaj jeszcze pracownicy zaraz uruchomią proces płukania właściwie, bo wcześniej już w trakcie został myty, niedawno w trakcie tutaj wjechał z trasy bezpośrednio. Jak często są myte? My monitorujemy ten temat na bieżąco cały czas, ale generalnie co dwa tygodnie średnio mamy przewidziany taki proces mycia, żeby odświeżyć. Też tutaj w zależności od rodzaju taboru monitorujemy na bieżąco ze względu na to, że nie każdy tabor tyle samo jeździ godzin i im więcej on jeździ i też w różnych warunkach atmosferycznych, im więcej pada deszcz, tym bardziej tutaj to zabrudzenie się przyczepia do pociągu. Tak samo jak z samochodami zwykłymi. Tutaj ta cała instalacja jest bardzo podobna do myjni samochodowych.
tylko jest bardzo rozbudowana. W sumie jedna z najbardziej w Europie rozbudowanych i też pod względem innowacyjności zastosowanych kilkuetapowy proces filtracji tej wody, czyli wykorzystujemy powrotnie, jeszcze oczyszczamy tą wodę z mycia taboru, wykorzystujemy ją powrotnie jeszcze do rozcierania wstępnego, żeby jak najbardziej zaoszczędzić zużycie. A do oczyszczalni sieków i później do miejskiej oczyszczalni? Do miejskiej oczyszczalni. Jeżeli już mamy nadmiar tej wody, to wtedy tak. Wykorzystujemy też... I jeszcze płaszczą miasto, tak? Za to. Coś pokiwał głową, Borgi. Słabo płacą. Wykorzystujemy w dużej mierze jeszcze wodę deszczową generalnie. Czyli na dachu mamy odprowadzenie do zbiorników bezodpływowych na wodę deszczową i do płukania takiego końcowego używamy często właśnie wodę deszczową. No jeżeli nie pada, to wtedy woda z własnej studni głębinowej. To jakąś grubszą rurę musisz podciągnąć, Paweł. Tak, żeby zarobić. Rozmowy trwają. To już był 13 raz, gdzie te wie, tak? Ja to raz, bo wszystkie te nie mogą być w głowie. Malują na harię. Na harię się nie malują. No i tutaj też mamy taki system do załączania i odłączania napięcia na całym budynku. Kiedyś to się odbywało i na sekcji jeszcze się odbywa to ręcznie, czyli trzeba każdy odłącznik osobno odłączyć, później załączyć, w celu, żeby pojazd wjechał. Tutaj jednym przyciskiem akurat jesteśmy w stanie wyłączyć te napięcie bądź załączyć. Też są tryby awaryjne bezpieczeństwa, czyli no bardzo przyjazne i przyspiesza nam tą pracę. Bezpiecznie, ale przyspiesza mocno pracę. Prosto i na jest tylko tak opór na samej dłużej dzisiejszą na patrzy, bo cało odrzucanie przyznaczowe to też pobieramy chemię, tutaj też jest wodko do nadwyższania, a sama chemia też to jest około 10 litrów na tego rodzaju pojazd, który tutaj jest. I to też nie jest dosyć dużo. I środki biodegradowalne, czyli żeby były jak najbardziej bliskie środowisku do rozłożenia, pomimo i tak działamy w obiegu zamkniętym, czyli te ścieki nigdzie nie mają do czynienia ze środowiskiem. I zapraszam na halę. Które nagrzewają nam wodę, czyli też no, w okresie takim od marca do października, w zależności od pogody, nie korzystamy z pieców grzewczych, czyli tutaj ta woda dla pracowników czy w celu mycia akurat nam wystarcza w zupełności. Tutaj są też miejsca do dezynfekcji zbiorników, do wodowania i odsekaniania. Te niebieskie węże wzdłuż budynku, one też nie są przypadkowo zamieszczone, tylko wszystkie idealnie pod tabor kolei mazowieckich. Jedynie do wagonów piętrowych, czasami taką krótką przepiskę potrzebujemy, bo one mają różne długości. No i tutaj się nie zawsze wykrywa te miejsce zbiorników WC. No ale to też nam mocno ułatwia pracę. Tak, i to jest największy prototyp w Polsce, jeżeli chodzi o urządzenie suszące, rozmrażające. Dzięki niemu, jeżeli dojdzie do takiego zdarzenia, że zamarznie jakaś instalacja do wodowania i nie możemy nawodować pojazdu, to tutaj mamy taką instalację, że nanosimy i strumieniowo gorącym powietrzem rozmrażamy daną instalację. I to na pewno też mocno nam ułatwia tą pracę. Są tutaj akurat odciągane i do bezodpływu, znaczy i do naszej sekcyjnej oczyszczalni trafiają. I tak, właśnie jeszcze tutaj pan ładuje tabor. Pięć. Stoję. Będziemy łapać panu. Jeszcze pan burmistrz, jeszcze raz na ciebie, jak pojazd już dojedzie, jak z kuszania dojedzie dalej. Poprawia się pan na to nie jest poprawianie, bo